Witam serdecznie wszystkich na naszym kanale. Dzisiaj o bardzo ważnym temacie dla wszystkich kolekcjonerów, numizmatyków i oczywiście domów aukcyjnych, czyli powierz nam budowanie swojej kolekcji, czyli współpraca z renomowanym domem aukcyjnym. Wiadomo, że można to robić wszystko na własną rękę, tylko pytanie, czy jest na to odpowiednia wiedza, czy jest na to odpowiedni czas i czy oczywiście posiadamy w ogóle ten czas, aby poświęcać tutaj kolekcji, natomiast chęć posiadania jest większa niż po prostu możliwości czasowe. Wtedy oczywiście pojawia się dom aukcyjny, tak jak my, i po prostu oferujemy profesjonalne doradztwo, profesjonalną opiekę i oczywiście wspólne budowanie kolekcji. Prowadzimy kilka takich kolekcji, na pewno za chwilę powiem, jak to wygląda w praktyce, jak wygląda zbieranie właśnie takich pięknych monet, które mam na tacce tutaj przed sobą, ale to za chwilę o wszystkim opowiem, jak to wygląda w praktyce. Warto powiedzieć, że oczywiście rynek numizmatyczny dzisiaj jest w fazie wzrostu, więc wiadomo, że przybywa nowych klientów. Przybywa też bardzo dużo klientów, którzy dzisiaj nie są typowymi kolekcjonerami, są też inwestorami. Taki klient i kolekcjoner i inwestor dzisiaj wymaga więcej czasu od domu aukcyjnego. Kiedyś wyglądało to całkowicie inaczej. Kupowało się monetę, dom aukcyjny wydawał i tyle. Nikt się nikim nie opiekował. Dzisiaj mamy, tak jak w naszej firmie, mamy specjalnych opiekunów aukcyjnych, mamy wyspecjalizowane osoby, które po prostu opiekują się ważnymi klientami i po prostu ich kolekcjami. To wszystko jest budowanie wspólnie kolekcji. Jak wiadomo, dzisiaj brakuje czasu na cokolwiek, więc sam o tym widzę. Bardzo bym chciał dużo rzeczy robić, natomiast brakuje mi czasu. I tak jak kilka osób do nas trafiło, poważnych klientów, powiedziała po prostu od razu na początku, że nie ma czasu, żeby zajmować się w tym w 100%, bardzo mocno, natomiast bardzo by chciał zbudować pewien zbiór. I wtedy my oferujemy pewien program, gdzie możemy dodawać te wszystkie zdjęcia, opisy, budujemy wspólnie kolekcję, zakładamy, co w takiej kolekcji ma się znaleźć, bo tak jak od zawsze tutaj mówię, nieważne ile ma się pieniędzy, można było mieć wszystkie pieniądze świata i tak wszystkich monet nie damy rady zebrać, bo jest ich po prostu za dużo. Więc ważne, aby na początku ułożyć, czy na przykład zbieramy monety drugiej RP, czy zbieramy monety srebrne, czy zbieramy dukaty polskie królewskie, czy zbieramy PRL, czy zbieramy monety zastępcze, czy spółdzielni wojskowej. To wszystko musimy na początku założyć. Wiadomo, że to potem może się trochę zmieniać, może trochę, prawda, przechodzić w lewą lub w prawą stronę, natomiast ważny jest taki ten core, czyli ta podstawa naszej tutaj kolekcji, ponieważ od tego wszystko się zaczyna. Współpraca z renomowanym domem aukcyjnym. To jest bardzo ważne i dzisiaj już rynek się tak rozwinął i rozwija się coraz bardziej, że dzisiaj ten dom aukcyjny nie może być już zwykłym, tylko można powiedzieć sklepem numizmatycznym, czyli oferować monety, kup, sprzedaj, zapomnij. Czegoś takiego dzisiaj już nie ma. Tak jak powiedziałem na wstępie, mamy dzisiaj opiekunów aukcyjnych, my opiekujemy się kolekcjami. Jak to wygląda? Oczywiście, słuchajcie, wraz z rozwojem rynku i napływem nowych osób, również profesjonalne te działające domy aukcyjne muszą się rozwijać. Tak jak powiedziałem, oferujemy doradztwo, oferujemy pośrednictwo i oferujemy też oczywiście nasz czas w wyszukiwaniu tych najważniejszych numizmatów. Ponieważ tego oczekują dzisiaj osoby, które przychodzą do numizmatyki, a są to przeważnie dzisiaj osoby, które z jakimś większym portfelem, przechodzące z rynku sztuki, malarstwa, rzeźby, które znają już ten rynek i też chcą tą opiekę uzyskać. Oczywiście domy aukcyjne mają ten plus, że znają preferencje swoich klientów. Tak jak właśnie powiedziałem na wstępie, jak to wygląda, ponieważ ustalamy ten plan działania, ten plan kolekcji, która jest bardzo ważna i od tego trzeba zacząć. Zobaczcie, jakie monety można zbierać na filmie. Przygotowałem 3 monety, które znajdą się na naszej aukcji. Teraz 39 z letniej aukcji, właśnie, która odbędzie się od 24 do 26 czerwca i te 3 monety będą ozdobą naszej aukcji, więc zobaczcie, jak się prezentują na żywo. Na tacce leży ponad 300 tysięcy złotych. Mamy 3 monety z monetami drugiej RP, Starej Polski, Srebrną Korybuta i Zygmunta III Wazy. Te 3 monety będą w ofercie naszej czerwcowej aukcji 39. Natomiast wracając do tutaj naszego głównego tematu, to oczywiście domy aukcyjne pomagają w budowaniu zbiorów z reguły tym poważniejszym klientom, natomiast też zaoferowaliśmy tutaj ostatnio na Facebooku też pomoc wielu klientom, którzy poszukiwali i trojaków, i ortów, więc też staramy się nie pomijać tych osób z mniejszym kapitałem, próbować im odpowiadać na wszystkie pytania. Natomiast tutaj ostatnio postanowiliśmy sprofilować trochę klientów, więc już wiemy, że ten klient po prostu, który sobie zbiera te tańsze monety, on też
wymaga innej opieki, on też wymaga wiedzy w danym momencie. To nie jest tak, że on po prostu wymaga opieki, ponieważ lubi być niezależny. Natomiast wiadomo, że jeżeli ktoś przychodzi do nas, do naszego domu aukcyjnego, to bardzo możliwe, że będzie chciał zbierać właśnie monety starej Polski, ponieważ w tym się specjalizujemy, w monetach dużych gabarytów, czyli talarów, tych srebrnych monet, jak również tych dukatów polskich. Dom aukcyjny wie, że klient preferuje, powiedzmy, budowanie kolekcji przekrojowej talarów Polski Królewskiej w możliwie najpiękniejszych stanach zachowania. Mniej będą go interesować monety, powiedzmy, słabiej zachowane, ale w rzadkiej odmianie. Tak jak na przykład tutaj ten dukacie, którego Wam pokażę. To akurat przykład, no, dukat jest w pięknym stanie zachowania, natomiast jest w odmianie, która nie pojawiła się na rynku przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Jest to moneta ekstremalnie rzadka, prawdopodobnie to jest drugi egzemplarz w ogóle, który jest na rynku aukcyjnym, kiedykolwiek wystąpił, więc jest, pochodzi ze starej kolekcji, więc ta moneta, rozpoczynamy od 200-250 tysięcy złotych na najbliższej aukcji. Więc tak jak tutaj są klienci, dla których będzie ta odmiana, tutaj akurat jest bardzo rzadka odmiana, natomiast będzie też oczywiście aspekt wizualny, gdzie ten stan zachowania, w przypadku tutaj akurat mamy najlepiej pokazane, nie dość, że to jest stempel głęboki, to oczywiście jest w NGC MS62, więc w pięknym, meniczym stanie zachowania. Większości osób brakuje tej monety w kolekcji, ponieważ jest to jedna z nielicznych monet druga RP, która po prostu występuje rzadko na rynku i tutaj mamy przykład w idealnym stanie zachowania. Co robi dom aukcyjny? Zatem dom aukcyjny w imieniu takiej osoby wertuje oczywiście oferty światowych domów aukcyjnych, występuje i listuje w jego imieniu. Zdarza się tak, że dom aukcyjny ma tak zwaną wolną rękę. Klient mu ufa i daje wolną rękę do zakupów zgodnie z preferencjami klientów. Tak właśnie oferujemy kilku klientom taką opcję i korzystają od wielu lat, czyli my kupujemy, oni tylko dają zielone światło, że chcemy zebrać taką ilość i taką numizmatów, więc wtedy wiemy, co możemy dokładać do kolekcji. Zdarza się również oczywiście, że dom aukcyjny ma na przykład, dostaje kwartalną kwotę od klienta, czyli powiedzmy, że klient mówi, że kwartalnie bądź miesięcznie może wydać około 50 tysięcy złotych na monety. Wtedy oczywiście szukamy takich monet, to oczywiście prawda, jeżeli w ciągu miesiąca nie wyda 50 tysięcy, no to po 4 miesiącach ma 200 tysięcy i tak dalej, więc wtedy mamy większą możliwość tutaj pole do popisu też, żeby znaleźć coś rzadkiego. Tych rzadkich rzeczy niestety dzisiaj bardzo mocno brakuje. Wszystko tu oczywiście opiera się na wzajemnym zaufaniu klient i dom aukcyjny, ponieważ to jest najważniejsze. Często zdarza się właśnie, że dom aukcyjny ma kilka potencjalnych propozycji w jednym czasie i daje możliwość wyboru klientowi. No to tak jak właśnie na ostatniej aukcji wystąpiło bardzo dużo dukatów Polski Królewskiej, no to też kilku osobom daliśmy różne opcje wyboru. Musieliśmy to podzielić na kilku klientów, aby też nie ma potrzeby, żeby się zderzali w kilka osób na jednej monecie, tylko po prostu próbowaliśmy to podzielić i można powiedzieć, że była licytacja podzielona na kilku klientów i oni dobrze wiedzą o swoim istnieniu. Serdecznie się pozdrawiam, nie znają się osobiście, natomiast też wiedzą, że jest tam ktoś drugi, który też chętnie by nabył te monety. Ale oczywiście ważne, żeby tutaj sam klient nie zapominał o tym, że jest współtwórcą tego zbioru, więc ta ostateczna decyzja należy oczywiście do tego klienta, który będzie nabywał te piękne monety. Oczywiście jest zasadniczy właśnie jeden minus takiej formy, że to wszystkim dom aukcyjny się zajmuje, dlatego też zachęcamy klientów bardzo często, że możemy w ich imieniu licytować osobiście na aukcjach, żeby poczuli to osobiście, jakie to są motylki w brzuchu. Jak to jeden z klientów powiedział, mówi, ja się za bardzo stresuję, Michał, więc ja po prostu będę zostawiał Ci limit i Ty będziesz licytował, ponieważ ja się za bardzo stresuję tą licytacją. Natomiast są klienci, z którymi licytujemy tylko przez telefon i bardzo cenię sobie tą formę zakupu, ponieważ wtedy mamy też zawsze możliwość realizacji i podniesienia limitu i też reakcji w czasie rzeczywistym do sytuacji obowiązującej na aukcji. I wtedy klient też wie, że jest na każdej aukcji de facto tak jak byłby, ponieważ ja jestem wysłannikiem, bo inny pracownik naszej firmy jest wysłannikiem na takiej aukcji tego klienta i przedstawia mu na żywo, co się dzieje w danym momencie. A oczywiście dla wielu klientów najważniejszy jest ten spokój i też anonimowość, więc ważniejsze jest bardzo często, żeby się pokazać na aukcji, że to on kupił, to po prostu posiadanie tej wielkiej kolekcji i ta anonimowość, że my wiemy, kto to jest, natomiast więcej osób nie wie, do kogo należą te kolekcje.
Jak widzicie, taka firma jak nasza oferuje wiele możliwości zbierania monet, kolekcjonowania i budowania tych kolekcji wspólnie. Oczywiście każdy oceni to według własnego uznania, jaką formę chce wybrać. Czy chce to uczestniczyć w tym, czy po prostu zleca nam pewne zakupy, czy po prostu budujemy to wspólnie, czy on bądź ona po prostu mówi, że ma taki budżet i mamy dokupować monety wedle uznania. To wszystko zależy. Oczywiście są plusy, minusy. Natomiast jest to na pewno ogromna oszczędność czasu, komfort i gwarancja, ponieważ każdy zakupiony przedmiot weryfikujemy, więc też dajemy tą dożywotnią gwarancję jak na naszych aukcjach. Komfort, rzeczywiście to my latamy po świecie, to my jeździmy po świecie, to my załatwiamy wszystkie papierologiczne rzeczy. No i oczywiście oszczędność czasu, czyli klient de facto musi tylko odebrać. Bardzo często też my jeździmy i przekazujemy osobiście tym klientom te numizmaty z wyższej półki, więc de facto to też również to się równie oszczędność i ta komfort czasu to się równomiernie rozkłada. Tak jak zobaczyliście, jest tych wiele form. Oczywiście, tak jak wcześniej powiedziałem, to ma plusy, minusy, to wszystko wedle uznania. Natomiast taka forma budowania tych kolekcji jest coraz bardziej powszechna na świecie. I to nie tylko przychodzi w numizmatyce, od lat jest stosowane w sztuce, czyli jest kolekcjoner danego artysty, prosi, aby wyszukiwać obrazy czy rzeźby dla niego na całym świecie i marszandzi jeżdżą po całym świecie. I my też to robimy. Więc tak jak widzicie, nasz rynek numizmatyczny również rozwija się w niesamowitym tempie. Naprawdę doganiamy tą sztukę bardzo mocno. Nawet powiem szczerze, że widzę, że coraz więcej fajniejszych rozwiązań stosujemy w numizmatyce. Jest tu bardzo dużo młodych ludzi, którzy jednak kładą tą technikę na pierwszym miejscu, żeby klient jak najwięcej miał możliwości technicznych rozwiązań i też oszczędzania tego czasu. Więc to jest bardzo ważne. Na zakończenie jeszcze ważne tutaj warto nadmienić, rzeczywiście też jako firma oferujemy opcję taką, że jeżeli wiemy, że dany klient posiada daną monetę, to oczywiście i na przykład chce ją sprzedać, to i chce to zrobić bez aukcji, czyli robimy taką private sale, to oczywiście pośredniczymy przy tym, czyli to my załatwiamy całe papierologiczne rzeczy. Jeżeli dwóch klientów nie chce się spotkać, to po prostu jedna strona jest anonimowa, druga jest anonimowa i my jesteśmy tym pośrodku osobą, tą jednostką, która przeprowadza całą transakcję. Bardzo często my finalizujemy transakcję dla klientów, którzy się nawet nie znają, ale wiemy, że dana osoba ma taki przedmiot, my dzwonimy wtedy do klienta i oferujemy. To też jest bardzo ważne, ponieważ to akurat u nas w kraju jeszcze raczkuje ten private sale, natomiast my to mamy od kilku lat dobrze rozwinięte, więc jeżeli byście mieli jakieś monety i nie chcielibyście czekać na aukcję, to oczywiście mamy tą bazę klientów dość pokaźną i możemy też z ręki tak zwane, czyli private sale bezpośrednio z ręki do ręki zaoferować. To oczywiście jest wszystko legalne, to my przygotowujemy umowę i dalej my dajemy gwarancję, bo my takie przedmioty weryfikujemy. Reasumując, współpraca z domem aukcyjnym to komfort, gwarancja i oszczędność czasu. Jak widzicie, mamy mnóstwo form, różnej formy budowania kolekcji. Od kilku lat budujemy wiele kolekcji polskich monet, Polski Królewskiej, monet PRL, monet II RP. Bazę klientów mamy ogromną. Latam po świecie, dosłownie wszędzie. Jestem wysyłany i do Ameryki, i do Niemiec, i do Francji, i do Włoch. Czasem wygrywam, czasem przegrywam, tak jak ostatnio w Mediolanie byłem we Włoszech, akurat była licytacja takiego rzadkiego medalu złotego, no niestety nie udało się, byłem poniżej z klientem, byłem na telefonie, dawałem chyba aktualnie to wtedy było 150 czy 160 tysięcy euro, więc no niestety nie udało się, to też jakoś tam po prostu bierzemy na nasz koszt takie rzeczy, że po prostu licytujemy, to też jest jakaś fajna forma rozrywki dla nas i to, że jesteśmy obecni na tych wszystkich aukcjach zagranicznych, to też widać jak wygląda i jak szanują nas inne domy aukcyjne, że naprawdę bardzo dużo wcześniej rzeczy, które wyjdą na rynku, dostaję wiadomość e-mailem bądź tutaj na telefon ze zdjęciem, tak jak dzisiaj dostałem, już wiem co będzie za granicą za jakiś czas rzadkiego polskiego, ponieważ pytali się o naszą opinię, czy jest to oryginalne i w jakiej ceny można się spodziewać. Więc oferujemy takie profesjonalne doradztwo, budowanie kolekcji, katalogowanie, to wszystkim tym się zajmujemy w ramach tutaj opieki klienta. Jeżeli jesteś naszym klientem, to oczywiście odezwij się do nas. Tutaj pan Konrad, czy pani Inesa, czy pani Ania na pewno pomogą wybrać ten odpowiedni sposób katalogowania bądź budowania kolekcji.
Czekam na Wasze opinie, co o tym sądzicie, czy powierzylibyście budowanie kolekcji takim domom aukcyjnym jak nasz, czy inny dom aukcyjny, czy z tego korzystacie, jak to widzicie w przyszłości. Mogę tylko powiedzieć, że fajne zmiany nadchodzą, będziemy się rozwijać w tym temacie, więc na pewno możecie spodziewać się czegoś bardzo fajnego rozwiązania dla wszystkich kolekcjonerów, ale na razie jeszcze to będzie trzeba trochę poczekać na wprowadzenie tego na rynek. Ja dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia na naszych aukcjach na aukcjamonet.pl. Dziękuję za uwagę.